Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski, Paul McCartney. Witamy Was i zapraszamy do następnego spotkania z płytami winylowymi. Paul za wiele nie będzie mówił, bo nie ma polskiego. Paul, przywitaj się z ludźmi. Powiedz hello. Good afternoon. Nie chcę mówić? Dobra. Słuchajcie, zaczynamy następny odcinek z gwiazdami na 45 obrotach. Może nie tak wielkimi gwiazdami jak Paul, oczywiście, nie mowa. Ale jednak gwiazdami. A z czego, od czego zaczniemy? Od tańca, od zaproszenia do tańca. David Bowie i Let's Dance. Let's Dance, David Bowie, Maxy Singielek. A na drugiej stronie Cat People, Ludzie Koty. Taki film był swego czasu, Ludzie Koty. Okej, nie wiem, czy coś ma to wspólnego. EMI America, wytwórnia. Eurythmics, Julia na pierwszej stronie. A na drugiej stronie Ministerstwo Miłości. Jak to pięknie brzmi, Ministerstwo Miłości. 84 rok. Przesłuchałem Julię, nie kojarzę, nie kojarzę. Czasami jest tak, że kawałki, wydłużone wersje są tak zremiksowane, że niepodobne do oryginału. Czasami są kiepskie, znaczy nie jakości, może kiepskie. Czasami się bardzo nie podobają, a czasami są fantastyczne. Julii nie kojarzę, nie wiem jaki jest oryginał, musiałbym sprawdzić. Madonna była największe przyboje i tam między innymi się znajdowała piosenka Life to Tell, życie do opowiedzenia. Nie mówiłem, że mam prawdopodobnie na singlu 7-calowym na maxi singlu. Nie sprawdzałem, ale maxi single mam w fabrycznie nowy, mintowy, zielony, mięta. I okładka i maxi single. Teraz mamy zespół The Notting Hill Billies. Bo The Notting Hill mi się przypomniało, ale nie. Notting Hill karnawał dopiero w sierpniu, w ostatnią sobotę, niedzielę sierpnia. A to The Notting Hill Billies, You Are Sweet Way, twój własny słodki sposób. Czterech panów, jeden z nich jest bardzo, bardzo popularny, Mark Knopfler z grupy Dire Straits. Okej, teraz coś z muzyki elektronicznej. Rewolucja, Jean-Michel Jarre, Extended Remix, wydłużony remix. To wszystko w sklepie Popmaster Record Shop tutaj i na stronie www.popmaster.pl. To samo dotyczy tej płyty Jean-Michel Jarre'a, ale w tym razem w duecie z Hank Marvinem, pan z grupy The Shadows. Frontman The Shadows, Hank Marvin, Jean-Michel Jarre i co to mamy? London Kid. Teraz John Secada, Just Another Day. To chyba jedyny jego przebój, o innych nie słyszałem. I to on się właśnie tutaj znajduje na tym maxi singlu. I to właśnie najsłabszy maxi single z tych wszystkich, które mamy. Bo 95% jest mintowych, ten jest akurat taki sobie VG+. Możecie sprawdzić na www.popmaster.pl albo tu przyjść. Oczywiście kłamie. Of course, I'm lying. Nie to, że możecie sprawdzić, nie to, że słabej kopii, najsłabsza kopia. Tak brzmi tytuł piosenki grupy Yellow. Yellow, of course, I'm lying. I drugi kawałeczek na pierwszej stronie, oh yeah. A na drugiej stronie The Yellow, Metropolitan Mixdown 1989 Part 1. Jeszcze raz, Yellow i Sa-a. Był kiedyś w latach 70. Może mój typ, Monty Python. Zmiana, aha, naśladowanie samochodów. No SAP to był Sa-a, bo przerzucił bieg. A Fiat? Fiat! No i ten Race właśnie, The Race. Tak samochody jeżdżą od kanału do kanału. Yellow i The Race. Wykorzystany kawałeczek z singla jest bardzo często w jakichś wiadomościach drogowych. No tutaj mamy długą wersję, 8-minutową zdaje się. Jaką 8? 13-minutową, 13:22 wyścigów. Ok, teraz przenosimy się do Ameryki, a tam mamy Prince and the New Power Generation i Get Off. Kawałek pochodzi z Diamonds and Pearls, a tam znowu już The Most Beautiful Girl. Piękny kawałeczek na tej płytce. Chyba mam Diamonds and Pearls. Okej, znowu już Ameryka. Junior, mama used to say. Mama zazwyczaj mówiła, ale co zazwyczaj mówiła? No trzeba posłuchać. No także rzućcie sobie, kupcie sobie, wrzućcie sobie na talerz i będziecie wiedzieli, co mama mówiła zazwyczaj jemu. American Remix 6.38, American Instrumental Mix 6.05 i British Party Mix 4.56. O, British Party Mix, ciekawe. Aha, słuchajcie, teraz muzyka będzie do filmu, ale zanim będzie do filmu, to nie do filmu muzyka. Haunting High and Low i grupa... Aha.
No i teraz muzyka do filmu The Living Daylights i grupa AHA, czyli do jednego z odcinków z Jamesem Bondem, agentem 007. To na maxi singlu. Wersja nie pisze, jak długa jest, ale na pewno dłuższa od tej wersji. To jest singiele, gatefold okładeczka. Nie muszę mówić, że mint. W oryginalnej kopercie jeszcze. I jeszcze raz The Living Daylights, ale teraz na picture disc. I do tego dołączona jest ulotka. Oczywiście limitowane to jest. Ulotka to w ogóle nie wiem skąd ona się wzięła, bo ani była w singlu, ani w maxi singlu, ani w tym. W każdym razie dostałem ekstra ulotkę promującą właśnie film, że na Odeon Leicester Square od 10:00 do 10:30 w niedzielę można spotkać właśnie aktorów na czerwonym dywanie i powtórka 30 Tuesday, wtorek, a nie czwartek, 30.87. No dobrze, to byśmy skończyli sobie z tym. I pora na Depeche Mode, gwiazda dzisiejszego wieczoru, Depeche Mode. Podwójny maxi single, dwie płytki w środku. Jedna, ach, czary mary. I druga. Słuchajcie, tu coś wyczytałem. Znaczy, kawałki się powtarzają. Po jednym utworze na każdej stronie. Na pierwszej stronie It's Scarlet a Heart, Extended Version. A na drugiej stronie Fly on the Windscreen, czyli mucha na przedniej szybie. Też Extended Version. A obok pisze, że poza tym ten maxi single jest dostępny jako pojedynczy album. Jako pojedynczy maxi singielek. I teraz druga płyta, te same kawałeczki, ale Slow Mix i Dev Mix. I ta płyta dostępna jest tylko w tym wydaniu, limitowanym wydaniu. Także jeśli nie masz limitowanego wydania, to na pewno pozbędziesz się możliwości słuchania Slow Mix i Dev Mix. OK. Depeche Mode, It's Scarlet a Heart Extended. Który to mamy rok? 85. Depeche Mode, Get the Balance Right Combination Mix. To będzie chyba trzeci, tak? A wydanie kanadyjskie, nie Mute Records, a Sir Records, Sir. Okej, okay, Depeche Mode, ten tytuł mnie kurde załamuje. Blasphemous Rumors. Na pierwszej stronie, a na drugiej stronie cztery kawałeczki koncertowe, między innymi Somebody, Two Minute Warning, Ice Machine, Everything Count. Maxi singielek na 33 obrotach. Depeche Mode, Master and Servant. Slavery Wipe Mix. Oprócz tego jeszcze mamy Remotivate Me i Master and Servant Voxless. Nie wiem co to znaczy. 84 rok. Depeche Mode Everything Counts. In Larger Amounts. A na drugiej stronie jest Work Hard. I już na zakończenie Depeche Mode Live in Silence. Żyj w ciszy. Wersja 6:30, a na drugiej stronie wersja Quieter 8:05. I to by było na tyle, francuskie wydanie jeszcze, i to by było na tyle Depeche Mode. I zapraszam Was do następnego spotkania z płytami winylowymi, z gwiazdami na 45 obrotach. Tak, zdaje się, że tam mamy jeszcze trochę maxi singli. Co prawda już nie Depeche Mode, ale są. Także zapraszam Was do następnego spotkania z gwiazdami na 45 obrotach. Na 45 obrotach, zgadza się. I cóż, trzymajcie się. Trzymajcie się. Ciepło. Chyba za gorąco jest na dworze. Trzymajcie się chłodno. Ja cały spocony jestem. Na razie. Cześć Wam. Bye, bye.